Pomoc potrzebującym zawsze jest mile widziana. No, prawie zawsze, ponieważ w naszym kraju poziom absurdu sięga zenitu. Wiedzieliście o tym, że w Polsce przekazywanie żywności w formie darowizny jest objęte podatkiem? Kończy się to tym, że jedzenie jest wyrzucane, a nie przekazywane na przykład stołówkom dla najuboższych. Pewien mężczyzna z Legnicy, który rozdawał niesprzedane pieczywo biednym, został bankrutem, gdy tylko pojawili się u niego kontrolerzy z Urzędu Skarbowego. Warto więc pomagać i ryzykować? Czy lepiej nie?